siema, siema. Dzisiaj jadę 110, teraz. Tomek ustawił, że nie odpali, a... Poczekaj. Za bardzo dasz, to nie jedzie. Aha. Nie, to jest takie... Aha. Mogę zrobić i nie mogę. Dobra. Nagrzał się. Fajnie mi składa, nie? Jednak motor i kład można mieć. Tak. To tu czasem można tak pojeździć sobie. O, jest chyba. Bąkoli trochę. Górek. A ty, Tomek, jak oceniasz kłada? Kład w porządku, ale chyba motor lepszy. No, lepszy też. Ale tak, żeby sobie na chwilę pojeździć, no to super. Dzisiaj widzę, że teraz jeżdżę 110 sobie. 110 ogólnie jest fajna. Dokład, polecamy my. 110 są fajne. Akurat taka górka idealna dla 110 jest. Nie za duże górki. No bąkule to trzeba umieć tym kręcić, w ogóle lepiej nie próbować. Dziesiątka jest bardzo fajna. Dla początkujących kład idealny. Może niektórzy mają lepsze, ale to są dziesiątka. Też polecamy my. 110 akurat fajne. Nie z żadnego powodu. Kajo 110 pewno się rozpędzi do tej prędkości 50-60 na godzinę max. Jak Mojra zasuwa. Górki się fajnie podjeżdżają. Vloga robię właśnie o tym. Taki teren co my mamy. Jakiś podobny teren jak ktoś ma. Dla takiej 110 jest idealny. Kład to zawsze fajna zabawa. Tu ładnie nam wszystko wygolili, będzie można trenować. Tam jest taki murek fajny do skoków.
robi. Fajnie, może na dwa kółka. Po prostu pysznie. Już się zmęczyłem. Już nie biegam. Bąbel. Bąbel na kładzie. Nabijaj, nabijaj. Kuba obczaja, czy można w 110 spalić gumę. Już wie, który to jest przedni hamulec. Chyba tym tylny dusił. Tam na piachu. Trochę kopię. To tam na piachu, tylko ten puść już w ogóle. Tylko ten tamten. A to jest trudne, bo jak za bardzo dasz, to nie jedzie. Aha. Nie, to jest takie... Aha. Mogę zrobić. Dobra, no to próbujemy. Mogę trochę zrobić i potem przestać. Dobra, dobra. To jednak na twardym. No? Na twardym. Gazu mocno. Tak? Daj ci radę. No teraz. No na petardę daję. Na petardę? No gaz. Ajaj. Pięknie. 110 dobrze pali. Trochę się da. Trochę się da. Kuba! Poslajduj trochę! A ten co robi? Sam jedzie na enduro? Black ekipa! A, my myjemy busa. No tak, Tomek myje busa i wjeżdża, żeby przód umyć. Od tych robali. Ktoś umie bączki, no to po prostu idealnie. Tylko lata bokiem. Patrzcie, no. No młody kaskader normalnie z niego będzie. Ale smród tego żużlu czuję. Sto dziesiątka jest mega. No. Jednak taka dobra nie jest, ale dobra jest. No. Dobra jest, ale to nie pali gumy. Słuchaj, Kajo, 110 dobre jest, ale to nie pali gumy. Nie? Nie. Kuba stwierdził, że nie. Nie zapali to gumy, ale 180 już tak, da rady. Jeden.
nie masz dosyć? Nie? To nabijaj. Nara. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.